hejka wszystkim tutaj. W dzisiejszym odcinku padła kolejna good pizza, great pizza. Dawno już tego nie było, więc czas najwyższy upiec parę ciast, oczywiście tych takich na pizzę. Nakarmić bezdomnych, bo na pewno jacyś będą. No i oczywiście zarobić trochę pieniążków na tej pizzy. Jesteście ciekawi, jak mi pójdzie? To dajecie. No i zaczynamy 10. dzień. Co nam przyniesie 10. dzień? Mam nadzieję, że w końcu więcej pieniędzy. No i mamy wiadomości. Nowa pizzeria jest otwarta od kilku tygodni. Mamy lokalny przegląd. Moja pizza spadła na ziemię. 3/5. Czy to tak powinno być? Czy to jest nasza wina, że klientowi spadła pizza na ziemię i przez to mamy 3/5? No nie wiem, no zobaczymy dalej. Z innych źródeł. Popularność pizzy wśród bezdomnych rośnie po tym, jak tajemniczy bezdomny zbudował schronisko z pudełek od pizzy. Ciekawa jestem, jak on to zrobił. Od naszego sponsora krzesła, jakieś tam jak zawsze. Wypróbuj nasze fotele i zrelaksuj stopy. Przydałby mi się taki fotel, ale wiecie, taki, że się tak jak w Ameryce zawsze w tych filmach jest pokazane, że się tak siada, rozstawia się ten fotel, on tak leci do tyłu i jeszcze ma taki podnóżek wtedy. O Boże, jak ja bym na nim siedziała. To wszystko na dziś. Good pizza, great pizza. No to zabieramy się na poważnie do roboty, podlewamy. Ta konywka się tak zacięła, myślałam przez chwilę, ale dobra, okej. Przyszła do nas jakaś dziewczynka. Dziękuję za tą pizzę, mama powiedziała, żebym ci to dała. Okej, super. O, a miała tylko 5 dolarów. Co nas tu okłamuje? Ja jeszcze na szybko zobaczę zadania mamy. Użyj przyspieszenia pieca 3 razy. No oczywiście, że akceptujemy. Ja ciągle przecież to klikam. No i jakieś jeszcze osiągnięcia mamy. Logować się przez 3 dni. Nieważne jakie, ważne, że mamy diamencika kolejnego. No i patrzymy, co nam dzień przyniesie. Mogę prosić o połowę peperoni i połowę pizzy z kiełbasą. 8 kawałków. Och, zapomniałabym. Chcę dobrze wypieczoną. Połowa peperoni i kiełbasa. Nie ma problemu. Sos oczywiście też. Pucu. Ser. I połowę peperoni. Ja już będę dawała mniej składników, bo mi pisaliście, że daję za dużo. Teraz to chyba dałam za mało. Ale dobra, przyspieszamy nasz piec. Dobra, przekrajamy. No ciekawa jestem, czy teraz nie dałam wręcz za mało tych składników. No ale na pewno pani nam o tym powie, jak będzie. Nie jest to idealne, ale niech będzie. Czyli ja ciągle nie mogę tak wymierzyć, żeby było tak idealnie z tymi składnikami. No naprawdę. Czy mogę dostać 2 pizze z dużymi fioletowymi pomidorami? Mogę dostać dobrze wypieczoną. Czyli 2 pizze z bakłażanem. A ja zrobię 2 na raz. I damy syra. I syra. I bakłażana. Ciekawa jestem, czy bakłażan jest darmowy? Chyba tak. Jest darmowy, no to super. I damy 2 na raz do pieca. Czy to nam się uda? Działa! No i mamy dobrze wypieczoną naszą pizzę. Kryjmy do pudełka. 2 dobrze wypieczona pizza do pudełka. No i czy pan będzie zadowolony? Nie spodziewałem się niczego dobrego. To miła niespodzianka. Czyli chyba mu się podobało. Czy masz dzisiaj te pieczarki? Nope. Załatw te pieczarki. No ja wiem, że musimy kupić te pieczarki, ale nas na to nie stać. Jestem tutaj, aby wypróbować ten nowy składnik, o którym słyszałem. Proszę. Przepraszam, ale nie macie może bakłażana? Panie kolego, oczywiście, że mamy bakłażana. Pieczarek nie mamy. Może faktycznie mamy mało tych składników. Trzeba byłoby coś tutaj wykombinować. I do piekarnika. O, skończyło się przyspieszenie? Ale ja przecież niedawno co wybrałam. Szybko coś minęło. Może nie kliknęłam wtedy? Nie, no kliknęłam. 2/3. Nie wiem. Dobra, jest pod wrażeniem. Kiełbasa, przekrój ją na 2 połowy. Okej, może by tak dzień dobry poprosiłabym. No cokolwiek. Ale nie, kiełbasa. Nie wiem. Ciągle nie mogę wyczuć
A zróbmy tak, jak niby powinno się, tyle tych składników. Teraz niby jest idealnie, tak jak w tych podpowiedziach wszystkich nam mówiło. No zobaczymy. Czy będzie nas stać dzisiaj na pieczarki, po dzisiejszym dniu, bo już się skończył? Nie pamiętam, ile one kosztowały, chyba $30. To powinno być nas stać. Zamki do drzwi. Kto tego potrzebuje? Mam rację? Nie rozumiem. Proszę? Och, prawda. Do zobaczenia. No, dziwny był ten pan, ale okej. No i znowu mało zarobiliśmy. Całkowity zysk to jest za dzisiaj tylko, tak? $38. No to nie, to nie jest źle. Naprawy, no oczywiście, naprawy. No i znowu mnie nie stać na dodatek żaden. A już się burzą, że nie ma pieczarek. O oliwkach to ja już nie wspomnę. Nie wiem, ile czasu będę musiała zarabiać, żeby to dostać. Ale zobaczmy, co tam mają dla nas wiadomości. Czy pizza to doskonałe jedzenie? Badania mówią tak. Ewa Chudakuska zaprzecza. Magda Wessler poleca swoją pizzerię. Ja ciągle nie mogę z tych nazw. Za jest teraz w słowniku, ale wystarczy jedna zła pizza, a słowo nabierze innego znaczenia. Nie rozumiem totalnie, o co tutaj chodzi. Zjesz to. Nowe badania sugerują, że niektóre kombinacje dodatków do pizzy mogą zapewniać potencjalne korzyści dla zdrowia. Dlaczego tutaj jest banan z jajkiem przekreślony? W sensie, że to jest złe połączenie, czy jak? Od naszego sponsora, blokady jakieś tam. Czy jesteś zmęczony osobami, które nachodzą twoje biuro podczas twojej nieobecności? Zadzwoń już dziś po darmowy okres próbny. No nie! Jak to darmowy? My musieliśmy zapłacić. Ale to jest nie fair. Ja musiałam zapłacić, a tak to byłoby na pieczarki. To wszystko na dzisiaj. Good pizza, great pizza. Jestem wściekła, że nam zabrali pieniążki za coś, co mogliśmy mieć za darmo. Byłyby pieczarki w końcu i ta pani, która nas prosiła o pieczarki, byłaby w końcu zadowolona. Jestem tutaj, aby wypróbować ten nowy składnik, o którym słyszałem. Mam nadzieję, że nie chodzi o pieczarki. Czy mamy bakłażana? Mamy bakłażana, oczywiście, że mamy bakłażana. Ostatnio jak tak nakładałam, to było już lepiej, więc może dalej tak będę robiła, mniej więcej tą samą metodą. A ten bakłażan to nam się chyba kończy już, co ta kreska tu oznacza? Dobra, no i użyjemy oczywiście na początku dnia przyspieszenia dla naszej pizzy. Ciachu, 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 trachu. Proszę, proszę pana. Znam kilka żółwi zamieszkujących kanalizę, które oszalałyby z powodu... Nie wiem czego. Mój kot właśnie korzysta z kuwety. Nusia, dasz radę, wierzę w ciebie. Nie musisz już skrobać. Tam już jest wszystko wyskrobane. 2000 years later. Nieważne. Tak, halo. Pizza z serem. Okej, tylko ja chciałam znowu na ten tablet wyjść i nie dałam rady. Syra, dajemy syra. W tym odcinku będziemy dawać syra jak najwięcej. Pepperoni była ostatnio, teraz syr. Chociaż ja bym chciała piczarki. Na te piczarki to ja sobie chyba troszkę jeszcze poczekam. Szybko, tablet. Póki mam okazję. I proszę pani, ta pizza to moje życie. O, zadania. Mam $20. Czy to oznacza, że po tym dniu naprawdę kupimy te pieczarki? Chcę zamówić pizzę z serem z jedną połową bez sosu. Nie ma problemu. Czy to będzie cały dzień na pizzę z serem? Bez sosu. No i syra, 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 syra. Jak te pieczarki. Ja lubię pieczarki. I ładnie postarajmy się to przekroić. A, nie wyjdzie tak równo. Ale tak mniej więcej. Proszę pani. O, i znowu jakieś dostałam osiągnięcia. Po tym dniu muszę koniecznie zobaczyć, co można kupić jeszcze za te diamenciki. Może jeszcze jakieś koty? Chcę z kiełbasą bez sosu. Haha. Potrzebuję dużych kawałków. Podziel moją pizzę na 4 części. Dobrze wypieczoną. Dobrze wypieczona na 4 części. Proszę bardzo. Tam był jeden kawałek w ogóle bez praktycznie kiełbasy. Nie spodziewałem się niczego dobrego. To miła niespodzianka. Czyli jednak przeszło to jakoś. Koleżanko, czy masz dla mnie dodatkową pizzę? Nie mam, ale mogę ci dać. Okej, i ja czytałam w komentarzach, że jemu wystarczy upiec tylko ciasto. No i same ciasto
upieczone, pokrojone. No i zobaczymy, czy dobrze mi powiedzieliście w komentarzach. No i dziękuję. Faktycznie wystarczyło. O, jeszcze szybko osiągnięcia złapałam. Będą pieniądze na pieczarki. Trzymaj się kciuki, że będą pieniądze na pieczarki. No kurczę, no i ten wynajem mi teraz wskoczył. Ja nie wiem. Dać nas na pieczarki, tylko że już się pojawiły oliwki za $50 i jeszcze cebula za 70. Jezu. No dobra. Smutne to jest, że tak mało w tej grze zarabiam. I wiadomości. Nasza całodobowa transmisja wiadomości o pizzy na całym świecie jest możliwa. Dzięki widzom takim jak ty, jak i naszym sponsorom. No oczywiście. Kto się będzie ogłaszał w tym odcinku? Nikt się nie ogłosił więcej, tylko tyle było. Czy mogę dostać dwie pizze z pieczarkami, proszę? Tak, dostaniesz z pieczarkami dwie pizze. W końcu możemy je zrobić. Ciach, 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 ciach. Ciach, 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 ciach. Syra, 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 syra. I w końcu mogę to powiedzieć. Pieczereczki, pieczerunie. Bialutkie moje kochane. Pieczereczki. W końcu. Mamy w końcu te pieczarki. Boże, ja jak na nie patrzę, to aż one mi pachną tak w mojej wyobraźni. W końcu się doczekałam, było mnie na coś stać w tej grze. I co pan powie, to jest bardzo ważne, co pan powie. Bo on jest pierwszym naszym klientem, który zjadł pieczarki. Zje w sensie. Niech ktoś da mi kapelusz z folii aluminiowej, ten piekarz po prostu czyta mi w myślach. Czyli się chyba podobało. W tej chwili wszystko się zepsuło. Nie mam pieniędzy. Czy możesz mi pomóc? No tak. Dziękuję naprawdę. Okej, ale polecimy na patencie i tak jak tamtemu damy ci po prostu sam placek. Z pieczarkami pizzę, proszę, tak. Proszę bardzo, z pieczarkami. Kroimy, dajemy panu i idziemy zobaczyć koniecznie. Noni! Dwie? Ojej, ja zapomniałam, to miało być dwie. Dobra, na szybko, na szybko, na szybko, na szybko, na szybko. No ale ja... Jak to dwie? Ja naprawdę nie rozumiem, o co tutaj chodzi. Z pieczarkami pizza. Co będzie okej? No nie wierzę. Jeszcze? Z pieczarkami pizza. Może chodzi o to, że z pieczarkami pizza, że trzy pizze, ale... No nie wiem, jak dla mnie to było skomplikowane. No. I co? Jesteś burmistrzem miasta smaku. Dziwne to było. Ale nieważne, mamy kolejny dzień i znów strasznie... Ale czemu wynajem? Ostatnio już był wynajem. Dlaczego znowu? Ja nie wiem, nie rozumiem. Dobra, ale... I naprawy, super. Za ostatnie pieniądze. W końcu będę bankrutem. O, ulepszenia. Za diamenciki automatyczne... A few moments later. Six and a half hours later. On się tak rzucił na ten drapak, że kawałek tego kartoniku na mnie wpadł. Synku, przypilnuj kartonik. Przypilnuj, tak? Dziękuję. Wracając, zanim ktoś mi brutalnie przerwał. Jezu, to mina. Wiadomości. Podczas gdy nasz zespół gromadził najnowsze informacje na tematy dotyczące świata pizzy, posłuchajmy naszych sponsorów. No oczywiście. I mogę się domyślić, kto tam będzie jako jeden z naszych sponsorów. Przeminęły mi wiadomości. Ale ja teraz nie wiem, kto jest sponsorem. No dobra, zobaczmy, co ta pani chce. Okej, więc potrzebuję pół pizzy z serem, a na drugiej połowie pepperoni, ale bez sera. Czyli pół pizzy z serem, a druga pepperoni bez sera. No, gotowe. Niedługo nam się uzbiera na to dokładzenia sera. I myślę, że to... O, podlejmy jeszcze roślinkę. Proszę, to najlepsza pizza na świecie. O, mamy 21. Cześć, czy mogę dostać pizzę pepperoni? Aż mi się przypomniało, jak ostatnio Niusia. Niusia, gdzie jesteś, Niusia?
leży tam pod stołem. Jak Niusia ostatnio była pepperoni. To jak Niusia ostatnio była pepperoni, to synek dzisiaj może być panem pieczarką. Chyba się załamał. Pieczareczko ty moja. Miałeś mamie pilnować kartonika i co teraz? Zrzucasz go. Jak pilnujesz? Pieczareczko. 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 Nabijemy pieczareczkę. Nie pilnowałeś kartoniku. Ale on sobie dużo robi z tego, że go bije, nie? O nie. Zajęłyście mnie? I mi dzień się w pizzy skończył. No nie przejmuj się, aż tak nie przejmuj się. Tak na poważnie chyba naprawdę zajęłam się kotami i mi dzień cały minął. $7 zarobiłam. No nie idzie mi tu, ewidentnie. I na automat do sera też mnie jeszcze nie stać. I teraz moje pytanie. Bo 2 dni pod rząd wskoczył mi ten wynajem. To jest normalne, że tak często wynajem się płaci, czy... Podsumowując, nie stać mnie na kompletnie nic. Ale najważniejsze jest to, że w tym odcinku udało nam się kupić pieczarki. To jest najważniejsze, że w końcu na coś zarobiłam. I powtórzę się to, co mówię za każdym razem. Ale mam nadzieję, że następnym razem pójdzie mi to lepiej, no. To wszystko, co miałam dla Was w tym odcinku, ale nie przejmujcie się, bo na pewno będą kolejne odcinki. Tylko koniecznie naciśnijcie przycisk subskrybuj, ale z dzwoneczkami. No i dajcie też dużo łapek w górę, żeby być ze wszystkim na bieżąco. To jak? Widzimy się następnym razem.